Państwu, na początek podziękowania. Chcę podziękować za udane Wielkopolskie 25 lat polskiej narodowej przemiany. Naprawdę zmieniło się oblicze tej ziemi i jestem dumny, kiedy mogę spotykać się ze świetnym, wysokotowarowym, nowoczesnym rolnictwem wielkopolskim, ze świetnym samorządem, świetną przedsiębiorczością. To nie jest tylko impuls podyktowany tym, że mamy tu specjalne strefy ekonomiczne i wchodzi duży międzynarodowy, przemysłowy, innowacyjny kapitał, który natrafia na świetne warunki do współpracy i współdziałania. Ale mamy także wspaniałą, średnią i małą, rodzinną polską przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość, która wyrasta z tego pozytywistycznego, bardzo w wydaniu wielkopolskim, patriotyzmu dnia codziennego. Dobrze zorganizowanej pracy i współpracy, umiejętności bycia ze sobą, a nigdy przeciwko sobie i strzeżmy tego, bo to jest szczególnie ważne. Po drugie, chcę podziękować Wielkopolanom za to, co zrobili dla polskiej reprezentacji w Europarlamencie. Podziękować za to, że delegowaliśmy kolejny raz świetnego europosła, lidera wielkopolskich ludowców, Andrzeja Grzyba. To jest człowiek, który nie zawiedzie i myślę, że bardzo kompetentną, uczciwą pracą dla Polski i Polaków, ale także w budowaniu nowej Europy jutra, Andrzej potwierdzi dotychczasowe kompetencje. Chcę też podziękować za tą wielką mobilność wyborcom, choćby w powiecie kępińskim czy w powiecie ostrzeszowskim. Najlepszy wynik w kraju na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego to właśnie Kępno, 52%. I chcę pogratulować jeszcze raz tego wielkiego sukcesu koleżance senator Angelice Możdżanowskiej. Chcę na rok przed zakończeniem tej kadencji w sposób szczególny wyróżnić wielkopolskich parlamentarzystów. Mojego wielkiego przyjaciela od lat z Sejmowej Komisji Infrastruktury, który zastąpił mnie na funkcji wiceprzewodniczącego, a więc Józka Rackiego, stąd z Kalisza, który tak ofiarnie walczy o to, aby nie ustawał ten proces modernizacji i poprawy infrastruktury. Bo gdzie kwitnie przedsiębiorczość? Tam, gdzie jest świetna infrastruktura. Uwaga, nie tylko ta techniczna, energetyczna, kolejowa i drogowa, ale także infrastruktura społeczna, kreowania nowej wizji społeczeństwa obywatelskiego, takiego, które łączy to, co sprawdzone w przeszłości, a jednocześnie z odwagą wychodzi ku przyszłości. W sposób szczególny też za te działania na rzecz rolnictwa, nie tylko wielkopolskiego, chcę złożyć podziękowania Piotrkowi Walkowskiemu, który jest nie tylko szefem Wojewódzkiej Izby Rolniczej, ale bardzo racjonalnym, profesjonalnym parlamentarzystą, który ma świadomość, wobec jakich wyzwań polskie rolnictwo stoi dzisiaj, nie tylko kiedy mamy do czynienia z tymi sankcjami, które uderzyły w 15% eksportu bardzo wysokiego w zeszłym roku, bo blisko 1,5 miliarda dolarów, to jest właśnie wartość eksportu obłożonego dzisiaj sankcjami w relacjach tylko z Rosją. Ale ma także świadomość, że Europa w tych najbliższych 3 latach zderzy się na finiszu negocjacji o tą nową megastrefę TTIP ze Stanami Zjednoczonymi z wielką dyskusją, w jaki sposób ocalić, chronić i pielęgnować to, co w europejskim kontynentalnym rolnictwie sprawdzone i najlepsze, czyli wiejskie gospodarstwa rodzinne, takie, w których nie tylko się produkuje, ale tworzy się i odtwarza naród. Tworzą się wielkie więzi kulturowe, są zachowane wszystkie smaki i ta różnorodność produkcji, która powoduje, że nie ma monokultury i nie ma później w tym w związku z tym zagrożeń. Zapowiedź wielkiej nowej ordynacji podatkowej, w której cieszę się, że po 2 latach, kiedy byłem prawie sam, później dołączył do mnie Kancelaria Prezydenta i sam Pan Prezydent, w ekspoze znalazło się to wyraźnie mocne stwierdzenie Pani Premier. Do końca kadencji uchwalimy nową ordynację przyjazną podatnikowi, przyjazną dobremu, uczciwemu przedsiębiorcy. Drugi obszar spraw to szkolnictwo zawodowe, dlatego że dzisiaj w wielu segmentach polskiego przemysłu i gospodarki zaczyna brakować kadr, szczególnie tych technicznych, zawodowych, stąd moja wizyta dzisiaj na Kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole. To szkolnictwo zawodowe chcemy odbudować w partnerstwie nie tylko przez samorząd, ten powiatowy i wojewódzki, ale także poprzez szkolnictwo dualne, czyli możliwość kształcenia i dokształcania u przedsiębiorców pod konkretne miejsce pracy. Następny obszar to jest pobudzenie innowacyjności i mówimy tutaj o odwróceniu intencji. Najwyższej historii do sektora badań i rozwoju pieniądze pójdą nie poprzez szkolnictwo wyższego gospodarki, ale poprzez gospodarkę do szkolnictwa wyższego i sektora badań i rozwoju. To jest zupełnie coś nowego, stąd oczekuję, że przedsiębiorcy będą bardziej aktywni, a środowisko naukowe wyjdzie naprzeciw postulatom środowiska.
Kolejny bardzo ważny obszar spraw to jest wzmocnienie i cieszę się, że pierwsze takie centrum arbitraży i mediacji zrobiliśmy w Wielkopolsce, wzmocnienie roli przedsądowych mediacji i arbitrażu, tak aby odwrócić nieszczęsne proporcje. 3,5 tysiąca, 4 tysiące skutecznych mediacji w skali całej gospodarki i 960 tysięcy spraw w polskich sądach. Otóż jeśli w relacjach między przedsiębiorcami i ich otoczeniem głównym mechanizmem rozwiązywania sporów będzie sąd, to po pierwsze zawalimy polskie sądy nadmiarem spraw, po drugie wydłużymy decyzję, a dla przedsiębiorcy dzisiaj szybka decyzja, nawet na nie, to jest lepsza niż żadna tocząca się czy dziejąca się do lat. I kolejny obszar spraw, wszyscy, ale to wszyscy. I władza publiczna, i władza samorządowa, i my obywatele musimy stworzyć przyjazną przestrzeń dla funkcjonowania polskiej przedsiębiorczości. Otóż musimy mieć świadomość, że w zeszłym roku mieliśmy aż i tylko 58 tysięcy eksporterów. I w ciągu najbliższych 3 lat musimy zwiększyć tę liczbę eksporterów do 150 tysięcy. Za 3 lata, a najdalej za 5 lat, polska gospodarka powinna mieć minimum 60% udziału eksportu w naszym PKB z obecnych teraz 40%. Dalej, z obecnych 22% nowoczesnego konkurencyjnego przemysłu musimy zwiększyć ten udział do 25% jeszcze przed wejściem do TTIP-u. Po co? Po to, żeby dołączyć definitywnie do krajów najbardziej przemysłowej części konkurencyjnej, o najlepszej i najzdrowszej gospodarce północnej Europy i razem z nią, może i na przedostatnim miejscu z państw europejskich, dobrze wejść do nowego wyzwania konkurencyjności globalnej, czyli do TTIP-u, nowych porozumień o wolnym handlu z Kanadą, nowych porozumień o wolnym handlu z Japonią. Polskie Stronnictwo Ludowe i jak ta wypowiedź brzmi, no tak krótko przed wyborami. No, panie redaktorze, wyrwane z kontekstu jedno słowo, odmieniane w ten sposób, nie idźmy tą drogą. Marek Sawicki popełnił błąd, wymieniając to słowo, za co przeprosił, ale na pewno nie było intencją człowieka, który z dziada i pradziada jest rolnikiem. Także dzisiaj jest doktorem nauk rolniczych, żeby kogokolwiek urazić. To było szerszy opis sprawy, która szczególnie nas wszystkich powinna niepokoić. Tego, na co ja zwracam uwagę. Wielu przetwórców rolno-spożywczych, często także kapitału rodzinnego i polskiego, w chwilach próby nie szanuje praw, obowiązków i nie rozumie, albo udaje, że nie rozumie sytuacji dostawcy. Ale przecież w podobny sposób są relacje między wielkim handlem a małym handlem. W podobny sposób nieszanowania partnera, nieszanowania konkurencji mamy do czynienia choćby przez wielkie zakłady przemysłowe, które opóźniają płatności w stosunku do małych czy średnich dostawców. Dlatego nie tylko na przykładzie jabłka, nie tylko na przykładzie sadowników, jeszcze raz mówię, więcej patriotyzmu gospodarczego, który w chwili próby polega też na tym, że odracza się płatności, że w chwili próby zamiast 7 czy 8 groszy za jabłko, to jednak potrafimy się zdobyć na te 16-18, bo w dzisiejszym świecie nie ma nadmiaru soku czy moszczu jabłkowego. W Chinach był nieurodzaj, nad renem jabłka zostały bardzo mocno przesiekane tegorocznymi przymrozkami. W związku z tym nie ma uzasadnienia ekonomicznego, żeby w tym roku, w odróżnieniu od roku ubiegłego, kiedy tych jabłek w Polsce było mniej, w tym roku, przypomnę, mamy rekordowe 3,2 miliona ton do zebrania i do zagospodarowania, proponować jakiemukolwiek polskiemu sadownikowi 7 czy 8 groszy. A taką pokażającą cenę poniżej kosztów zbioru się proponuje. I uwaga, kosztów zbioru, które często jest realizowane przez tańszego pracownika sezonowego z Ukrainy. W związku z tym, jeśli nie będzie tego powszechnego zrozumienia, także w przemyśle rolno-spożywczym, że przecież za chwilę wrócą te stabilne ceny jabłka przemysłowego, że ten sok będzie się sprzedawał w porównywalnej cenie w zeszłym roku, kiedy to płacono we wrześniu czy na początku października 30-32 grosze. Dzisiejsza...